Jeżeli chodzi o zagrożenie, które mogą nas spotkać w metaversum, które powinniśmy rozważać w kontekście metaversum, to z jednej strony są to zagrożenia, które trochę już znamy z cyberprzestrzeni, to chyba najszerszy dzisiaj używany termin, jeżeli chodzi o coś, co chcielibyśmy zbliżyć do metaversum, a z drugiej strony jednak są to zagrożenia, które mogą być kompletnie nowymi zagrożeniami. Te, które znamy z dzisiejszej cyberprzestrzeni, które mogą być skatalizowane i które w dużym stopniu mogą, jeszcze większym stopniu mogą wystąpić w metaversum, to są oczywiście zagrożenia związane z prywatnością. Tak, po prostu w metaversum, jeżeli zobaczymy chociażby tego samego awatara dwa razy, to nie możemy mieć pewności, tak jak jednak nadal chyba mamy pewność, jeżeli to nie dotyczy na przykład bliźniaków, że w świecie rzeczywistym, że to jest na pewno ta sama postać stojąca za tym awatarem, co oznacza, że ta postać może mieć różne intencje i w różny sposób działać wobec nas. Jeżeli w metaversum za coś płacimy kryptowalutami, no to te zagrożenia, które znamy dzisiaj ze świata kryptowalut, również przenoszą się do metaversum. Jeżeli w metaversum kupujemy coś wirtualnego i to stanowi jakąś wartość, działka, dzieło sztuki, cokolwiek, no to może się okazać, że zdigitalizowana postać tego zasobu za chwilę przestanie należeć do nas, stracimy nad nią kontrolę. Świat wirtualny metaversum na pewno nie jest bezpieczny w ogóle, a jeszcze bardziej chyba nie jest bezpieczny dla najmłodszych. Tutaj znowuż chyba bym powiedział, że dochodzi do katalizacji zjawisk, które znamy z normalnego internetu. Od wielu lat już mamy różne projekty i wysiłki związane z tym, żeby zagrożenia związane z funkcjonowaniem w ogóle młodych ludzi w internecie w jakiś sposób zneutralizować. W metaversum będzie to jeszcze trudniejsze. Kontrola nad tym będzie jeszcze trudniejsza. Musimy rozumieć metaversum. Musimy zrozumieć, tak jak musimy zrozumieć zagrożenia w normalnym internecie, tak samo musimy zrozumieć te zagrożenia w metaversum. I to jest duże zadanie uświadamiające ludzi, którzy budują samo metaversum, którzy przyglądają się tym, którzy wreszcie najprawdopodobniej powinni bardzo poważnie pomyśleć o tym, jakie regulacje dotyczące bezpieczeństwa technicznego, ale bezpieczeństwa też takiego społecznościowego powinny towarzyszyć rozwojowi tych projektów.